trzeba szukać społecznej akceptacji dla robotyki. To jest tylko kwestia odpowiednich, dobranych argumentów, żeby przekonać się, że robotyka nie jest zła. Walczymy też na tym, na naszej konferencji, na tej naszej paradzie robotów, z fatalnym społecznym odbiorem tak zwanych dronów. Pamiętajmy, drony nie zabijają ludzi, to ludzie zabijają ludzi. Jeżeli ktoś używa pojęcia zabójcze drony, jest po prostu w śmiertelnym błędzie. Pojawiają się pewnego rodzaju projekcje, co to będzie, kiedy te roboty zdobędą jakąś własną autonomię. Do Terminatora, czy też do Transformersów to nam zostało ho, 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 co najmniej jeszcze 1000 lat świetnych. Przyjechałem, bo jestem zakochany w dronach od dawna. Nie mogłem przepuścić tej okazji. No, w zasadzie jesteśmy na początku erupcji wykorzystywania dronów w wielu, wielu różnych zastosowaniach. No, ja oczywiście jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jestem zwłaszcza zainteresowany ich wykorzystaniem na rzecz bezpieczeństwa, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa obywateli. Wykorzystujemy drony rozpoznawcze, obserwacyjne, produkowane przez polskie firmy i chcemy ustanowić, w tej chwili jesteśmy w takiej fazie dyskusji, debat, Narodowy Program Systemów Bezzałogowych, który by zagwarantował, że te nasze pomysły różne naszych nawet młodych studentów, jak tutaj widzimy przecież na tej droniadzie, dobrze zgrać z możliwościami przemysłu po to, aby gdzieś w perspektywie 10 lat móc produkować różne klasy i różne kategorie dronów do różnych zastosowań. Parada robotów towarzyszy konferencji finałowej programu 5 żywiołów, wolność, informacja, bezpieczeństwo. W ramach tego programu zastanawiamy się, w jaki sposób wykorzystać nowoczesne technologie informacyjne do wspomagania zarządzania kryzysowego, działalności służb ratowniczych i w sferze obronności kraju. Rozwój robotyki to jest rozwój w odpowiedzi na rozwój cywilizacyjny. Żyjemy w coraz bardziej skomplikowanym otoczeniu cywilizacyjnym. Mamy coraz więcej samochodów, urządzeń. Pomysł na paradę robotów wziął się z naszej obserwacji różnych środowisk robotycznych, które w Polsce działają. Pomysł zrodził się też z takiego przekonania, że wciąż jeszcze robot kojarzy się wielu osobom z czymś niebezpiecznym, niedobrym. Chcemy zmienić to wyobrażenie, bo robot to jest maszyna, która ma nam służyć. Można i wolniej, i szybciej. Można paczki przenosić, rzucać bombę, ale i ładunki ratownicze. Obserwować ziemię, szukać ludzi zaginionych. Cokolwiek byśmy dzisiaj wymyślili o zastosowaniach robotyki, za kilka lat może być nieaktualne, bo wymyślimy coś lepiej. Jesteśmy właśnie w tym punkcie. Parada robotów udowadnia, że w tym wielkim, powiedziałbym, tej defiladzie, tym wielkim pochodzie i biegu tak, po sukces, również mogą uczestniczyć polskie firmy i polscy naukowcy. Jest dużo ludzi, którzy się tym interesują, którzy doceniają tę nie tylko atrakcyjność, żeby oglądać na co dzień, ale jak się domyślam, doceniają także przyszłościowe znaczenie, że jest szansa, żeby Polska w dołkach nie została, żebyśmy z tą czołówką światową się zabrali.